Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym panelu poświęconym trudnym relacjom polsko-żydowskim. Ja nazywam się Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, jestem adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest nam bardzo miło, że tak licznie zostaliście Państwo z nami do popołudnia. I chciałabym przedstawić naszych panelistów. Zacznę od pana Mariana Turskiego, który również zgodził się powiedzieć dla nas kilka słów wstępu. Myślę, że to będzie wspaniałe rozpoczęcie naszej dyskusji. Marian Turski urodził się w 1926 roku w Druskiennikach jako Moshe Turbowicz. Miał 14 lat, kiedy trafił do łódzkiego getta, gdzie działał w podziemnej organizacji Lewica Związkowa. Jednym z ostatnich transportów w 1944 roku został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau. W 1945 roku przeżył dwa marsze śmierci. Jest historykiem i dziennikarzem. Od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika Polityka. Napisał i opracował i zredagował kilkanaście książek, z których ostatnia to Nie bądź obojętny, 11 przykazanie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne kilka miesięcy temu. Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zasiada we władzach m.in. Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, a w czerwcu tego roku został wybrany jego przewodniczącym. Otrzymał wysokie odznaczenia Polski, Francji, Niemiec, Finlandii, Luksemburga, Austrii. I może zanim przejdziemy do... Dziękuję bardzo. I poprosimy pana Mariana teraz o wprowadzenie do naszej dyskusji. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Przechodzę do rzeczy, ponieważ mam kilkanaście minut zaledwie na wprowadzenie, a temat jest obszerny. Pozwolicie państwo, że zacznę od wspominków, które będą potem tłem czy kanwą do dalszych rozważań. Kiedy się rozpoczęło, w roku 67, wiosną, zostałem zakontaktowany wraz z kolegami z Wróblewskim z mojej redakcji na 10 spotkań z czytelnikami w domach kultury w ramach wiedzy powszechnej. Przypadły te spotkania na czerwiec 67 roku, tuż po wojnie i w trakcie wojny sześciodniowej i po niej. Pamiętam dosłownie entuzjazm słuchaczy na rzecz Izraela, przy czym nie łudźmy się, nie zawsze on wynikał z tego, że to były takie wielkie sympatie prożydowskie, to raczej były antypatie sowieckie, ponieważ za ich cianami byli Rosjanie, ich doradcy, ich sprzęt. Wobec tego była to jakby triumf innej szkoły, innego postępowania, innego systemu nad Sowietami. Muszę powiedzieć, że był to taki entuzjazm, że czasami nawet wydawało mi się, nie wydawało mi się, ja tak reagowałem troszeczkę spontanicznie ludzie, ale popatrzcie, tam jednak wiele ludzi ginie, pomyślcie też o tym, no ale to jest inna sprawa. Mija zaledwie kilka, a potem kilkanaście miesięcy i sami wiecie państwo, jak się odwróciło to wszystko, jak nastroje się zmieniły. Zmieniły się po sprawie marcowej, po intensywnej indoktrynacji społeczeństwa. Czyli ja nie mówię, że ono nie było podatne, ale to miało niesłychanie duży wpływ na to. Kropka. 30 lat później wraz z Władysławem Bartoszewskim, profesorem Gutmanem, wicedyrektorem Jedwaszem miałem zaszczyt brać udział i obowiązek w pracach nad zmianami między innymi
wystawy głównej oblicza miejsca pamięci Oświęcim. Mówiąc krótko, że chodziło o przezwyciężenie, o naprawienie, o wyprostowanie procesu dejudaizacji, jaki się tam był dokonał w czasach PRL-u, w warunkach moczarowskich, narodowo-komunistycznych. Był to trudny proces. Przede wszystkim był to trudny proces przemian myślowych. Pamiętam, jak ludzie dobrej woli z tego całego zespołu muzealnego na początku opornie, ale potem powoli, zresztą muszę powiedzieć przy dużej pomocy Jadwaszem i wielu sprzyjających okoliczności, krótko mówiąc, dokonaliśmy tego. Dokonaliśmy przypomnienia prawdy o tym, że tam głównymi ofiarami byli Żydzi, o czym przedtem nie ma liczba mowy, obywatele Polski. A więc to był bardzo trudny proces przemian myślowych, ale ile trzeba było potem lat, żeby nad tym pracować, żeby razem z tym lubić pospołu, żeby z nimi osiągnąć te rezultaty. Mówię o tym po to, jak powiedziałam, żeby mieć jako kanwę do pewnych wniosków, do których dojdę pod koniec. A teraz przechodzę do sprawy merytorycznej. Wydaje mi się, i to bym chciał Państwu zaproponować, jak mi się wydaje, oczywiście upraszam te rzeczy, nie ma rady, to nie jest seminarium wielomiesięczne. Gdyby zastanowić się nad tym, na czym zasadzają się stosunki, relacje polsko-żydowskie, widziałbym tutaj trzy punkty. Pierwszy punkt. Kondycja społeczeństwa. Kondycja społeczeństwa to jest coś, co kształtowane przez stulecia. Choć oczywiście w nowszych czasach te rzeczy bardzo przyspieszają. Co wpływa na tę kondycję, co nas dzisiaj powinno interesować? A, to jest niewątpliwie sytuacja materialna. To jest rola religii, rola pośredników między wiarą a osobą wierzącą. Rola elit i przywódców. Rola i strategia zaborców i okupantów. Na tym tle oczywiście pojawiają się pewne podtematy, na przykład Żydzi jako pośrednik między szlachcicem, między dziedzicem a chłopem. Żydzi jako konkurent dla mieszkaństwa, bardzo często na początku głównie niemieckiego. Żydzi jako konkurent dla zawodów inteligenckich podupadłej szlachty. Żydzi jako kozioł ofiarny. Żydzi jako synonim sowieckiej żydokomuny. Żydzi jako postach i straszak, że odbiorą lub pozbawią człowieka określonych korzyści, no, które on nabył i on czuje się ich właścicielem. Jest jak jest. Zmiany, jeśli chodzi o kondycję społeczeństwa, są na ogół bardzo powolne. Trudno, takie jest życie, z tym się musimy liczyć, musimy to uwzględniać. Druga sprawa, drugi wątek, druga część składowa, to jest rola rządów i rządzących. Nie chcę sięgać w przeszłość, naszą przeszłość, żeby sięgać, ja wiem, do Bolesława Pobożnego, czy Kazimierza Wielkiego, czy Jana III Sobieskiego, przeciwstawia go innym, przeciwstawia się innym władcom. Nie, ograniczę się do czasów już zupełnie powojennych. W czasach PRL-u PKWN ze swoim manifestem równouprawnienia, notabene dla Żydów, pierwszym czymś takim, co gdzieś nie bywało już od czasu rewolucji francuskiej, był czymś nowatorskim. Stąd zauważcie Państwo, niezależnie od tego, jak będziemy to oceniać, że wszystkie partie, włącznie z antykomunistycznymi partiami żydowskimi, tradycyjnie antykomunistycznymi, tymi, które się bały komunizmu, jednak poza jedną
powitały PKWN. Ale jest to krótki okres, powiedziałbym, miodowy, ponieważ później chęć, powiedziałbym, potrzeba legitymizacji mniejszości, która rządzi większością przy pomocy sąsiada, a więc czuje potrzebę legitymizacji, poddaje się nastrojom, im ulega. I dlatego widzimy, jak w istocie rzeczy ta władza chętnie by się pozbyła tego kłopotliwego bagażu. I na przykład w takich przypadkach jak Kielce, ale nie tylko Kielce, bo to było ewidentne, tam gdzie nie było zabitych specjalnych, jak w Łodzi, jak gdzieś indziej, mógłbym dać wiele przykładów, strach przed tym, że nastroje antyżydowskie mogą się zamienić w nastroje antykomunistyczne przeciwko władzy, paraliżuje władzę i powoduje, że ona postępuje, jak postępuje. Przeskakuje do tego okresu transformacji. Tutaj z kolei nowe warunki wolności prasy, wolności wypowiedzi. To jest rzecz ewidentna, ale jednocześnie nosi w sobie zarodek niebezpieczeństwa, ponieważ również to, co było ukryte, może się wydobyć na wierzch, a więc ono się wydobywa. I na tym tle mamy takie zjawiska jak Kimiński, Wałęsa, jak Mazowiecki poszukujący, czy jego sztab poszukujący dobrej metryki, żeby go nikt nie posądził o to, że ma niewłaściwe pochodzenie. I tutaj z kolei, ponieważ mówię o tym, jaka jest rola przywódców, nie mogę nie odnotować wielkiej, wybitnej, odważnej roli Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego. Ci obaj prezydenci świadomie, wiedząc o tym, że narażają się na utratę części elektoratów w sprawach w stosunku do kwestii żydowskiej, do Izraela, mieli stawiali sprawę jednoznacznie i nie I wiedzieli nawet, że narażają część swojego elektoratu na to, utratę elektoratu. Trzeci element, trzeci wątek to są relacje międzynarodowe. Powiedzcie państwo, po co ja tu mieszam? Nie, jednak nie mogę ich nie mieszać. One miały ogromny wpływ, bo zarówno w PRL-u, na przykład sprawa lekarzy moskiewskich i cała otoczka wokół tego komitetu antyfaszystowskiego Michałowicza i innych miała ogromny wpływ przekładnie na kraj demokracji ludowej. Nie będę mu przypominał, że w większości krajów demokracji ludowej na tym tle posadzono wielu przywódców powodzenia żydowskiego na ławę oskarżonych i stracono. W związku z tym, jak sądzę, nawet więcej powinien powiedzieć i odwrotnie, wraz z solidarnością, z ruchem solidarności, wraz z polepszeniem, z przywróceniem stosunków dyplomatycznych, nastały nowe warunki, korzystne warunki dla odrodzenia życia żydowskiego w Polsce. Tak na marginesie, ponieważ jest wśród panelistów Kostek Geber, nie mogę nie powiedzieć tego, że jeżeli to odrodzenie w Polsce życia żydowskiego nastąpiło, to jest to, pozwólcie, że wymienię trzy nazwiska, największa zasługa Staszka Krajewskiego, Kostka Geberta i rabina Michała Szudricha, ponieważ ich wkład w to odrodzenie jest ogromny. W czym się ono wyraziło najbardziej i to, co jest najbardziej znamienne dla tego, to jest coming out. Ludzie przestali siedzieć w ukryciu. Powiem wam śmiesznostkę.
na początku ja, człowiek niewierzący, byłem zapraszany przez rabina Sztuchera, żebym zrobił przysługę i dołączył do minianu, czyli do dziesiątki ludzi, którzy mogą serwować, odprawiać nabożeństwo. Dzisiaj nie ma takiego problemu, ponieważ jest to autentyczny coming out wielu ludzi i to oczywiście bardziej komplikuje sprawę, ponieważ przeważnie są to zmieszanych małżeństw, a więc nie są to ludzie, a więc są to ludzie, którym i Polska, i żydostwo są równie bliskie. Co dzisiaj? Nie mogę abstrahować od trendów ogólnoeuropejskich. Nie mogę, oczywiście. Nie mogę się nad tym zastanawiać, ponieważ będę mówił o tym, co jest moją sprawą, co jest moim krajem. Po transformacji nastąpiły, nie mam co do tego wątpliwości, lata odbudowy, lata nadziei. Kiedy otwierając Muzeum Żydów Polskich mówiłem publicznie, Mir Zenendo, my tu jesteśmy, a jesteśmy tu dlatego, możemy powiedzieć, ponieważ tylko człowiek, który jest samotny, ucieka, emigruje albo się ukrywa. Człowiek, który się nie czuje samotny, wychodzi. Następuje jego coming out. I wtedy pamiętam, po tych słowach podszedł do mnie pan prezydent Komorowski, uścisnął mnie i powiedział, panie Marianie, ja jestem z panem, ja jestem z wami. Na tym tle muszę powiedzieć, że były niesłychanie, przejmujące, poruszające słowa przewodniczącej Stowarzyszenia Drugiego Pokolenia Aliny Świdowskiej, skądinąd córki legendarnej postaci z podziemia getowego. Kiedy ona, to było kilka tygodni temu, byliśmy, wielu z nas było przy tym Marszu Pamięci w Warszawie, kiedy przejmującym, poruszającym przemówieniu powiedziała, nie, nie wyrzucą mnie z Polski, bo to jest kraj mojego urodzenia. Ale po raz pierwszy nie czuję się w nim bezpiecznie. Niestety jest to zmiana na gorsze w tej samej epoce transformacji. Ja nie widzę powodów, żeby przypisywać, żeby przylepić etykietkę antysemityzmu najważniejszym osobom w państwie dzisiaj. Nie widzę takiego powodu. Zresztą wielu ich znam od dawna i znam nawet może ich kinderszluby. Ale uległość wobec skrajnej prawicy w Polsce jest dla środowiska żydowskiego bardzo groźna. I cóż z tego, że słyszymy wyjaśnienia, że to tylko gesty, że to po to, żeby skrajna prawica się na naszych, żeby się nie wyodrębniła, żeby chciała zasilić nasz elektorat. Szanowni Państwo, na naszych oczach polski populizm nacjonalistyczny konfrontuje się z izraelskim populizmem nacjonalistycznym. Jeden na drugim próbują się wzmocnić i się pożywić. Co możemy zrobić i czy możemy zrobić i co możemy zrobić, żeby przerwać łańcuch pokarmowy? To jest pytanie podstawowe i moim zdaniem to, na czym dzisiaj, jeżeli zgodzicie się, że to są te trzy główne składniki, musimy pomyśleć, gdzie i w jakim stanie jesteśmy wpływać na relacje polsko-izraelskie, zwłaszcza, bo to jest najważniejszy element stosunków międzynarodowych, który ma wpływ na nasze relacje wewnętrzne, na rolę elit i przywódców i dzięki temu i poprzez to na kondycję społeczeństwa. Jak powiedział Cezar, ja sparafrazuję Cezara. Veni,
non veni, non vidi, dixi. Nie mogłem przyjść do was, ponieważ jestem objęty kwarantanną do jutra. Nie mogę was widzieć tylko za pomocą Zoomu, ale mogłem powiedzieć. Dziękuję. To my ogromnie dziękujemy i rzeczywiście każde zdanie może być właściwie pytaniem i zalążkiem naszej dyskusji i na pewno do tych kwestii nie słyszę. Wrócimy. To w tym czasie, w tej lekkiej przerwie technicznej ja pozwolę sobie przedstawić resztę panelistów. Konstanty Gebert. W latach 70. współzałożyciel. Współzałożyciel Żydowskiego Uniwersytetu Latającego, dziennikarz prasy podziemnej. Jak sam mówi, dziś kontynuuje te swoje zaangażowania i zainteresowania wówczas powzięte. Jest autorem kilkunastu książek. W przyszłym roku ukaże się kolejna. Jest to praca porównawcza o ludobójstwach XX wieku. Bardzo na nią czekam. Michał Bilewicz jest psychologiem społecznym, kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem uprzedzeń, w tym antysemityzmu oraz pamięci zbiorowej w regionach poludobójczych. Jan Grabowski, profesor historii na Uniwersytecie w Ottawie, członek Royal Society of Canada, autor wielu książek, artykułów, opracowań dotyczących historii zagłady polskich Żydów. My w kuluarach żartowaliśmy sobie przed panelem, że większość tego panelu, no może nie połowa, bo pozwolę sobie również zaliczyć pana Mariana Turskiego do naszego grona, była czy jest moimi klientami w sprawach powództw sądowych przeciwko nim. To Michał i Jan. Kostek trzyma się dzielnie. Mam nadzieję, że dziś podczas debaty nie padną jakieś stwierdzenia, które spowodują, że taki pozew mógłby się pojawić. Na szczęście pan Marian Turski również nie popadł jeszcze w żadne kłopoty prawne i do tych kwestii prawnych ja pozwolę sobie później wrócić, ale teraz chciałabym zapytać o to, co padło na końcu wypowiedzi pana Mariana, o konfrontację populistycznych nacjonalizmów i co z nimi zrobić, bo tak też to zrozumiałam, że to takie pytanie do nas wszystkich i jakieś wyzwanie, aby znaleźć odpowiedź na to zjawisko, które rzeczywiście ma miejsce i które sprawia, że właściwie każdy spór polsko-żydowski urasta do rangi pewnie jakiejś wojny, czy przynajmniej zamrożenia stosunków dyplomatycznych, jak to miało miejsce w 2018, czy ma miejsce teraz. Więc chciałabym was prosić, żebyście się do tego odnieśli. Kostku? Ja myślę, że tu nie ma pełnej symetrii. To znaczy dzisiaj po obu stronach mamy rządy w podobny sposób głupie, w podobny sposób manipulujące historią i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z symetrią, ale wbrew temu, co nam się w Polsce wydaje, Izraela Polska nie jest ważna. Izrael ma rzeczywiste kłopoty. Także to, że w Polsce przyjęto znowu jakąś ustawę przeciwko Żydom, a nie, przestańcie mi zawracać głowę. Nigdy zresztą nie było inaczej podczas kryzysu 18 roku wokół ustawy o IPN-ie. Do Polski przyjechało kilkaset tysięcy Izraelczyków na turystykę, na shopping, a także na zwiedzanie miejsc zagłady i nikt się po prostu nie interesował tym, że jest kryzys. Z polskiej strony to wygląda inaczej. Izrael nie jest szczególnie ważny, Żydzi są ważni. Nie dlatego, że myśmy tu mówili o realnych Żydach,
jest nas w Polsce dzisiaj, członków organizacji żydowskiej, jakieś 8 tysięcy w 38-milionowym narodzie. No, buddyści są ważniejsi dla Polski niż Żydzi. Tylko dlatego, że Żydzi pełnią fundamentalną rolę w wyobraźni zbiorowej. No jak się jedzie tam z Warszawy do Łodzi pociągiem i ktoś inny siedzi w przedziale, no wiadomo, że się będzie rozmawiało o polityce, no bo o czym? No to można albo zadać temu komuś kilkanaście pytań, żeby się dowiedzieć, jakie ma poglądy, albo zapytać, co myśli o Żydach. Jeżeli jest antysemitą, to prawdopodobnie będzie też autorytarny, antyeuropejski, mizogin, homofob, katolicki fundamentalista i tak dalej, i tak dalej. I nie trzeba robić tej całej kafeterii pytań. Wiadomo, gdzie stoimy. Żydzi są ważni dlatego, że są papierkiem lakmusowym. Czegoś podobnego, dzięki Bogu, w Izraelu nie ma. A po drugie, Żydzi są ważni dlatego, że nadal budzimy się w środku nocy zlani zimnym potem, że przyjdzie Żyd i odbierze swoje. Te dwa powody sprawiają, że w Polsce kwestia żydowska jest wybuchowa. Z izraelskiej perspektywy jest tylko nieprzyjemna. Natomiast oba rządy, rzecz jasna, usiłują na tym robić kapitał polityczny. Polski zresztą dużo skuteczniej niż izraelski. Nie zdobywa się jakichś szczególnych głosów na tym, że się jest twardym wobec Warszawy, bo i tak przecież wszyscy wiedzą, że trzeba być twardym wobec Warszawy. Natomiast w Polsce jest elektorat faszystowski do przekonania, że należy głosować na główną partię prawicową i temu właśnie służy obecny kryzys, żeby zachęcić skrajną prawicę, żeby głosowała na PiS. Także analogia jest, ale nie jest ona pełna. A co z tym robić? Bardzo niewiele się da. Ja myślę, że ten antysemityzm, który teraz powrócił i który spotykamy na co dzień, ci z Państwa, którzy przeglądają dyskusje na internecie, wiedzą, że jeszcze kilka lat temu, jak się pojawiał głos, szkoda, że Adolf nie dokończył roboty, no to natychmiast pojawiały się inne głosy, a nie mów tak, bo będą mówili, że jesteśmy antysemici. A teraz takie głosy zbierają lajki. Antysemityzm się tutaj znormalizował i tego się nie odwróci. Podobnie jak nie odwróci się tego, że żadnej restytucji mienia nie będzie. Po żydowskiej jest jak 500+. To jest zbiorowe osiągnięcie społeczne, którego nie oddamy. I w tej sytuacji pewnie będzie tak, jak jest, oby nie gorzej. No, widzę jakieś już podstawy do dwóch pozwów, Kostku, po tej wypowiedzi. Jan chwycił za mikrofon. Oby już nie było u ciebie też podobnych. Nie, no, ja już tam nauczkę swoją dostałem oczywiście, jeżeli chodzi o pozwy. Nie, znaczy ja się tu zgadzam z moim przedmówcą w 95%, co dawniej nie miało nigdy miejsca, a teraz jednak ma, więc bo nasze stanowiska się różniły w wielu sprawach. Tu akurat się całkowicie z Kostkiem zgadzam. Z małą poprawką na to, że akurat kiedy wybuchła ta polska, jak to się nazywało na zachodzie, Polish Holocaust Law, czyli polskie prawo o Holokauście w roku 18, w lutym, czyli parę dni później, ja byłem właśnie w Izraelu, przyleciałem na wykłady zaproszony przez Związek Stowarzyszeń Ocalałych z Zagłady. Było dla mnie bardzo zaszczytne zaproszenie i wylądowałem tam w samym dosłownie w momencie, kiedy wyeksplodowała ta histeria w Warszawie i echa tego jednak były niesłychanie silne w Izraelu, niesłychanie silne. I wtedy powiedziałbym oj tak, znaczy jak ja wylądowałem, powiedziałem mi w samolocie już przed w Ottawie, już powiedziano mi, żebym wyrzucił na śmietnik te wykłady, z jakimi przyjeżdżałem, bo to nikogo nie interesuje historia w tym momencie. Ich interesuje teraźniejszość. I ja mam wytłumaczyć im, co się u licha ciężkie w głowach rządzących oraz opozycji, która wstrzymała się najwyżej od głosu, prawda? Więc ja miałem, pamiętam, ten wykład do setki ludzi na sali, z których najmłodsi mieli 80 parę lat.
I to było, ja o tym pisałem, to było dla mnie, to był najstraszliwszy wykład, jaki miałem w życiu. Nie ze względu na to, co mówiłem, tylko efekt potem. Mianowicie potem ja byłem tam odebrany jako przedstawiciel polskiego narodu, przypuszczalnie wojujący antysemita, rzecz jasna. I pamiętam, jak podobnie po tym wykładzie podeszły roztrzęsione, płaczące kobiety, które mi mówiły, że my wiemy, co wyście Polacy nam uczynili. Wy nam tego nie sfałszujecie naszej historii. I wtedy te emocje były tak silne, tak ogromne, chwilowe, zgoda. Natomiast nie należy niedoceniać tych głupstw, jakie, nie głupstw, kryminalnych głupstw, jakie są popełniane w arenie tej politycznej, bo one mają swoje przeniesienie. Nie dlatego nawet, że tylko Polacy to robią, to może pogłębia tą sprawę. Tu chodzi o atak na historię Holokaustu, ale o tym pomówimy. Historia Holokaustu stała się historią ponadnarodową i gwałt na niej staje się gwałtem ponadnarodowym. Także tutaj zbiegło się szereg rzeczy. Także ja bym powiedział, że w Izraelu masz to absolutnie rację, nie jest to tak ważne, ale jest to ważne. Co ciekawsze, nabiera z czasem większej teraz wagi. Dodam chyba do tego moje zupełnie świeże doświadczenie, mianowicie z połowy lipca tego roku, kiedy również trafiłem do Izraela, w momencie, kiedy toczyła się u nas debata o nowelizacji kodeksu prawa administracyjnego. I też miałem takie wrażenie, jak tylko wjechałem do Izraela, to pielęgniarz, który zrobił mi test przeciwciał covidowych i był w ogóle Żydem ortodoksyjnym, ubranym w bardzo tradycyjny strój, gdy wykonywał mi ten test i zapytał się mnie, skąd jestem, jak powiedziałem, że z Polski, to przedstawił mi długi wykład na temat nowelizacji polskiego kodeksu prawa administracyjnego. Byłem zdumiony tym, że tutaj taki człowiek zupełnie innego świata, ze świata bardzo jakby kulturowo odległego, ma tak dużą wiedzę na ten temat, ponieważ ten temat w Izraelu jest dzisiaj gorącym tematem. I mam wrażenie, że tu jest właśnie symetria między Polską a Izraelem, że dla obu państw ten temat nie powinien być ważny. To znaczy, to jest właśnie ta psychologiczna ważność tego, która pozwala może nie myśleć o prawdziwych problemach. To znaczy, w Polsce pozwala to odsunąć problem wielkiej tragedii, jaką była wiosenna fala koronawirusa w Polsce. Tak samo w Izraelu prawdopodobnie wygodniej jest o tym mówić niż o mizernej sytuacji, jaka jest obecnie w relacjach z Palestyńczykami, czy w ogóle tam, gdzie te problemy naprawdę są nierozwiązywalne. Jest jednak pewna różnica pomiędzy Izraelem a Polską. I tutaj Marian Turski mówił o populistycznym nacjonalizmie w obu państwach. Z tym jest troszkę inaczej. W Polsce, gdy robiliśmy niedawno, w ubiegłym roku, badania stosunku Polaków do Izraelczyków i stosunku Izraelczyków do Polaków, no to tak mniej więcej 15% Polaków deklarowało zdecydowanie niechęć do Izraelczyków i około 25% Izraelczyków deklarowało niechęć do Polaków. Natomiast zauważyliśmy bardzo ciekawą różnicę tutaj. W Polsce te osoby, które deklarowały niechęć do Izraela, do Izraelczyków, to zdecydowanie byli wyborcy prawicy, Konfederacji, trochę elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. W elektoracie Koalicji Obywatelskiej prawie nieobecni, w elektoracie Lewicy też stosunkowo rzadcy. W Izraelu rozkłada się to mniej więcej porówno. I to widać, że dzisiaj to na przykład liberał Yair Lapid jest twarzą tego obecnego konfliktu o nowelizację KPA. Więc w Izraelu to wygląda trochę inaczej. Znaczy, tam to nie jest wyłącznie problem ograniczony do nacjonalistycznej prawicy. Natomiast zgadzam się z Marianem Turskim, to jest problem populizmu w polityce, czyli takiego zarządzania emocjami elektoratu i nie podejmowania decyzji, które mogłyby ten elektorat rozjuszyć. Jeżeli istnieje elektorat, który jest antyżydowski w Polsce czy antypolski w Izraelu, to politycy nowej ery, politycy populistyczni będą to wykorzystywać i nie podejmą żadnych decyzji, które byłyby z tym sprzeczne. I to jest inne dzisiaj w naszej epoce populizmu od na przykład, nie wiem, czasów Hosniego Mubaraka, który potrafił pozwalać na publikowanie obrzydliwych antysemickich tekstów i karykatur w Al-Ahram, czyli tak naprawdę rozbudzał antysemityzm w populacji, a jednocześnie w Sharm el-Sheikh prowadził bardzo elegancką dyplomację z Izraelem, spotykał się z władzami izraelskimi, przyjechał na pogrzeb, bo jemu nic nie groziło. Jeżeli on to zrobił, to nie pojawiały się od razu tysiące tweetów, które powiedzą: tutaj zdrajca naszego narodu, zdrajca naszej wiary sprzedał się Żydom. Dzisiaj w epoce populistycznych polityków wiemy, że każdy polityk trzy razy się zastanowi, zanim coś takiego zrobi, ponieważ on wie, że musi, że każde jego działanie od razu trafi do elektoratu i w ten sposób, to jest właśnie cecha populizmu.
To może pozostając jeszcze przy tym jednym z trzech wymienionych przez pana Mariana Turskiego czynników, płaszczyzn tych stosunków międzynarodowych i w nawiązaniu też do wszystkiego, co powiedzieliście. Ja sobie przygotowując się do tej debaty odświeżyłam, przeczytałam jeszcze raz kilkukrotnie tą słynną deklarację premierów Polski i Izraela z 2018 roku, tą taką na zgodę. No i są tam rzeczy niesamowite, humorystyczne wręcz momentami, szczególnie ten fragment o wolności badań naukowych, kiedy właściwie ta deklaracja powstała na kanwie dokumentu prawa, przepisów prawa, które tę wolność miały w sposób drastyczny ograniczać. No ale jest tam taki właśnie intrygujący mnie fragment, pozwolę sobie Państwu go przytoczyć. Cytuję. W okresie ostatnich 30 lat relacje między naszymi państwami i społeczeństwami opierają się na głębokim zaufaniu i zrozumieniu. Polska i Izrael to oddani wieloletni przyjaciele i partnerzy, którzy blisko współpracują na arenie międzynarodowej, jak również w kwestiach związanych z zachowaniem pamięci i nauczaniem o Holokauście. Współpraca ta prowadzona jest w duchu wzajemnego szacunku dla tożsamości i historycznej wrażliwości, również w odniesieniu do najbardziej tragicznych okresów naszej historii. Oczywistym jest, że Holokaust był bezprecedensową zbrodnią popełnioną przez nazistowskie Niemcy przeciwko narodowi żydowskiemu i wszystkim Polakom żydowskiego pochodzenia. Polska zawsze wykazywała pełne zrozumienie dla znaczenia Holokaustu jako najbardziej tragicznej karty w historii narodu żydowskiego. No i wydaje się, że ktoś tu nakłamał, może wszyscy trochę, ale może w tym cytacie wtedy jeszcze była jakaś prawda, której już dziś nie może być ze względu właśnie na nowelizację KPA i na jakby natężenie tego napięcia, które obserwujemy od 2 miesięcy. Kostku? No i ta deklaracja jest czymś zdumiewająco aberracyjnym, ale pamiętajcie Państwo, że jest to dokument pozbawiony jakiejkolwiek mocy prawnej. To jest prywatna deklaracja dwóch panów, Morawieckiego i Netanjahu, nie zatwierdzona ani przez rządy, a tym bardziej przez parlamenty obu krajów i która jest mieszaniną pobożnych życzeń, jak to, co zacytowałaś, i zwykłych kłamstw, jak domniemanie w niej zawarte, że ratowanie Żydów pod niemiecką okupacją w Polsce było postawą dominującą, a jak stwierdzenie, że z antysemityzmem należy walczyć tak jak z antypolonizmem. Antypolonizm jest czymś paskudnym, tak jak każde uprzedzenie jest czymś paskudnym, ale ja jeszcze nie spotkałem Żyda, który by uważał, że Polacy rządzą światem, zabili Boga i zjadają żydowskie dzieci na śniadanie. Tak? Znaczy tu jest jednak pewna różnica. A to zapewnienia, że Polska zawsze była świadoma tego, jak ważną rolę historyczną ma Holokaust. No, w świetle historii powojennej Polski jest bzdurą i przypomina współczesne deklaracje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który z jednej strony uznaje stanowisko swojego profesora, że mordy rytualne są rzeczywistością historyczną za w pełni akademicko dopuszczalne oraz stwierdza, że potępiamy antysemityzm. Z czego właśnie jedynym logicznym wnioskiem, jeżeli się w tym logiki doszukiwać, to jest to, że oskarżanie Żydów o mordy rytualne antysemityzmem nie jest, tak? Bo inaczej się nie da utrzymać spójności tej deklaracji. Więc mamy tutaj do czynienia z mieszaniną pobożnych życzeń i zwykłych kłamstw, co jest politycznie nieszczególnie nowe. Natomiast kiedy się tyczy sprawy o znaczeniu tak fundamentalnym jak zagłada, wyjątkowo obrzydliwym i jedyne, co tutaj jest interesujące, to jest to, że premier Izraela potrafił być tutaj równie obrzydliwy jak premier nie Izraela. Znaczy, jeszcze raz, jako tutaj als historiker, jako historyk muszę powiedzieć, że boję się, że
zanegowanie wagi tego dokumentu jest jednak rzeczą ryzykowną. To, że ten dokument nie ma żadnej wagi prawnej, nie znaczy, że on nie ma wagi, powiedzmy sobie, dowodowej i mocy, która sama niejako, że tak powiem, wciela się w życie. Ja już kilkakrotnie zostałem zaatakowany po moich wykładach przez urzędników państwa polskiego, którzy właśnie szli do boju ze mną z tą deklaracją na sztandarach. I jeżeli chodzi o tą fantasmagorię, jaką jest to pojęcie wyciągnięte z sufitu pod tytułem antypolonizm, dzięki tej deklaracji ten absurd, bo ja nie znam nikogo, kto rzeczywiście, tak jak słusznie powiedziałeś, Kostku, wierzy, że Polacy trzęsą światem i trzeba tą konspirację jakoś obalić, ten koncept zaczyna przenikać do umysłów ludzi, powiedzmy sobie, mniej wprawnych, mniej zapoznanych, obeznanych z tą dziedziną. Także to jest rzeczywiście, jak mówiłeś, stek bezczelnych kłamstw pomieszany z wishful thinking i fakt, że jakikolwiek premier Izraela mógł się podpisać pod deklaracją, która stawia znak równości między ideologią, która przez 2000 lat odpowiada za miliony ofiar ludzkich oraz konceptem, który nie ma żadnego pokrycia rzeczywistości, świadczy wyłącznie o głębokiej, rozpaczliwej desperacji władz Izraela, które szukają wszędzie aliantów, gdzie tylko mogą, no oraz o moralności ówczesnego premiera Izraela. Natomiast jest to groźny dokument, który sam z sobą nabiera niejako znaczenia. Ja pamiętam, chciałem kończąc tylko powiedzieć, że dla mnie było niesłychanie rzeczą ważną, że w końcu przedstawiciele, urzędnicy jednak państwa izraelskiego, moi przyjaciele, historycy Yad Vashem, wystąpili wtedy otwarcie, odważnie, pryncypialnie, oświadczając non passaran, że to jest nieprawda, że strofując własny rząd Izraela, to wymagało jednak pewnej odwagi, której życzyłbym urzędnikom państwa polskiego w takiej sytuacji. A przepraszam, Kostku, tak, oczywiście. Tylko dwa słowa ad vocem. Znaczy, trzeba pamiętać, że jeden z sygnatariuszy tej deklaracji, już były premier Benjamin Netanyahu, 10 lat temu wpadł na pomysł, że pomysł zagłady wymyślił mufti Jerozolimy al-Husseini i powiedział to publicznie w Niemczech, żeby usłyszeć od pani Merkel: nie, panie premierze, to my. Więc no, czego się spodziewać? No. Znaczy, faktycznie to stawianie antypolonizmu, czyli pewnego konstruktu, tak naprawdę, no, można mówić o jakichś antypolskich uprzedzeniach, ale czegoś takiego jak ideologia antypolonizmu nie ma i to chyba wszyscy badacze uprzedzeń się z tym zgodzą. Z antysemityzmem było pewnym nadużyciem. Tam wiele było takich, prawda, sugestia masowości wyroków na szmelcowników, prawda? No to chyba dla historyków to jest coś zdumiewającego zupełnie, co było w tej deklaracji zapisane i tak dalej, i tak dalej. Też chwalenie polskiej edukacji o Holokauście. Myślę, że jeżeli są na sali jacyś nauczyciele zajmujący się edukacją w Polsce, no to dobrze wiedzą, ile godzin lekcyjnych poświęconych jest temu zagadnieniu, a my z kolei badacze efektów edukacji o Holokauście w Polsce widzimy, że na przykład efekty tego są naprawdę mizerne i świadomość wśród polskich uczniów historii zagłady jest praktycznie zerowa. Ten dokument na wielu poziomach jest takim właśnie myśleniem życzeniowym, jak mówił tutaj Kostek. I co więcej, takich dokumentów moim zdaniem pojawi się jeszcze całkiem sporo. Otóż w przyszłym roku rozpocznie się polska prezydencja OBWE i Polska będzie organizatorem wielkiej konferencji poświęconej tematyce antysemityzmu i strategii zwalczania antysemityzmu. Więc na pewno usłyszymy z ust naszych polityków wiele bardzo podobnych deklaracji, stanowisk, które nie będą miały żadnego pokrycia w rzeczywistości. W przyszłym roku z kolei mamy prezydencję Czech w Unii Europejskiej i nastąpi kolejna konferencja terezińska. Ta konferencja terezińska, do której dzisiaj rząd polski bardzo niechętnie się przyznaje, na której to rząd polski podpisał deklarację, w której zobowiązuje się nie tylko do nauczania o Holokauście, ale również do rozwiązania kwestii mienia ofiar Holokaustu. Te wszystkie rzeczy no, będą niedługo ponownie podpisywane przez rządy państw europejskich. No i bardzo jestem ciekaw, jak rząd polski w tej sytuacji się będzie zachowywał. W tej samej deklaracji zapowiedziano utworzenie zespołu eksperckiego do spraw trudnych polsko-żydowskich. I chciałabym was zapytać, gdybyście, prawdopodobieństwo jest dość niskie, zostali zaproszeni do prac tego międzyrządowego zespołu,
To na co kładlibyście dzisiaj największy nacisk i akcent, jeśli chodzi o no właśnie te kwestie trudne i sposoby ich rozwiązywania? A czy to jest bardzo egzotyczne pytanie, które zmusza mnie do niesłychanej ekwilibrystyki, żebym ja był sobie w stanie wyobrazić, że na przykład minister Gliński dzwoni do mnie i prosi mnie o objęcie pieczy nad tym zagadnieniem, także... Byłbyś szefem zespołu no, do spraw historii, no to co byś... Więc, znaczy, jeżeli chodzi o... Aż trudno rzeczywiście jest się przedstawić. Krótko mówiąc, no, można wziąć sobie opracowania, których jest multum, prawda, które zostały kompletnie. Można by wziąć pod uwagę, może ewentualnie wziąć sobie listę opracowań, które zostały potępione przez IPN w ciągu ostatnich 3 lat, które zostały wdeptane w błoto przez polską propagandę, prawda? I mamy paletę tematów, które krzyczą w sposób ewidentny o uwagę, prawda? W ogóle całe zagadnienie nieprzeorane, nieprzerobione, nastawienia polskiego społeczeństwa do zagłady podczas wojny. Co ja tu będę rozbijał, to na drobniejsze fragmenty, prawda? To jest temat, który został właściwie ominięty. Jeżeli chodzi o krytyczne podejście do tego tematu, powiedziałbym, to już wystarczy samo w sobie za jedną ogromną taką komisją d'enquête nationale, prawda? Także na tym pewnie skończę. Michał? Tak, no to jest temat, który pewnie najbardziej jest takim najbardziej zaognionym i to też widzimy w badaniach ankietowych, że takie wyobrażenie na temat tego, jak wyglądały relacje Polaków nie będących Żydami i Żydów w czasie okupacji, bardzo różnią dzisiaj Polaków i Izraelczyków. To znaczy Izraelczycy uważają, że zdecydowana większość Polaków wówczas kolaborowała z hitlerowcami i cieszyła się z zagłady Żydów. Z kolei w Polsce zdecydowana większość Polaków, znaczy dzisiaj Polacy, przeciętny Polak uważa, że 60% Polaków w czasie okupacji była aktywnie zaangażowana w ratowanie Żydów. Tak? 60%. Tak. To jest, znaczy, ja myślę, że to są absurdalne liczby, ale tak wygląda wiedza czy świadomość tego problemu w Polsce. Więc ja myślę, że gdyby miała powstawać taka komisja do spraw trudnych, to powinna chyba najpierw powstać taka komisja podręcznikowa, w której zastanowimy się nad tym, jak uczyć o tych tematach, żeby nie kształcić kolejnych pokoleń ignorantów, którzy o tej historii nie mają pojęcia. Ale tych spraw trudnych jest więcej. No, wspomniał tutaj Kostek no, o tak zwanych legendach o krwi, tak? Czyli tej wierze w mord rytualny. No, w Polsce widzimy w badaniach, że też 15-20% populacji gdzieś tam uważa, że pewnie jacyś Żydzi tak naprawdę gdzieś tam po cichu wykorzystują krew dzieci chrześcijańskich po to, żeby piec z niej macę czy w innych tego typu celach. To jest jakiś problem. Wydawałoby się, że jest to problem jakiś bardzo peryferyjny, że to gdzieś może na wsi, wśród ludzi niewykształconych. Natomiast widzimy stanowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzisiaj mieliśmy z kolei ceremonię beatyfikacji prymasa tysiąclecia. No, jak się wczytać w to, co prymas tysiąclecia na ten temat uważał, to on uważał, że na przykład proces Baylisa, który no jak dobrze wiemy, był całkowicie sfabrykowany, że ten proces się opierał na jakiejś prawdzie, że ci Żydzi tak naprawdę gdzieś tam tą krew chrześcijańską pozyskują. No, to jest przerażające, kiedy o takich rzeczach wręcz no, nie wypada mówić, a osoby, które głoszą takie poglądy, są wynoszone na ołtarze. A ty byś chciał być szefem jakiej podsekcji tego zespołu? Ja się rozmarzyłem na myśl o tym, jaki to musiałby być rząd w Warszawie, który chciałby mieć taką komisję do spraw trudnych, tak? No na to jeszcze poczekamy. Natomiast ja od takiej komisji chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie. Kto mianowicie domaga się od Polski odszkodowań za straty wojenne? Bo rząd polski od lat krzyczy, że nie damy ani złotówki, ani euro, ani dolara, to jest cytat, prawda, na odszkodowania za zbrodnie niemieckie. I bardzo słusznie krzyczy. Ja tylko chciałbym wiedzieć, kto od Polski tych odszkodowań żąda. Bo być może rząd polski nie wie, że istnieje różnica między odszkodowaniem za krzywdę, która rzeczywiście, jeżeli dochodzi od kogoś, to od Berlina, być może od Moskwy,
a zwrotem mienia, które po tej krzywdzie pozostało. No to, że ktoś został skrzywdzony, nie jest wystarczającym powodem, żeby też został okradziony. To są dwie różne rzeczy. I ja pamiętam sprzed 2 lat pana ministra Brudzińskiego, który w jakiejś telewizyjnej dyskusji wykrzykiwał: o, tyle Żydzi dostaną. I chciałbym wiedzieć, czy to się tyczyło rzekomych żądań odszkodowań, których jako żywo nikt nie wysuwa, czy chodzi po prostu o mienie, które zostało przewłaszczone i nie będziemy go odwłaszczać. Także takie bym miał pytanie do tej twojej komisji. No ty miałbyś być członkiem tej komisji, przewodniczącym jakiejś podkomisji, ale to jeszcze ustalimy, która to będzie. Na koniec, bo zostało nam mało czasu, ja bym chciała wrócić jeszcze do jednego elementu, który wymienił, z tych trzech, które wymienił pan Marian Turski, czyli do kondycji społecznej, która wpływa na to, jak te relacje się układają. I tutaj sobie myślę, że to będzie adekwatny cytat z szkiców Jana Woleńskiego. One są pisane tutaj z perspektywy Polski, ale właśnie dotyczą dyskusji o Holokauście. I Woleński pisze tak. Trzeba też mieć na uwadze, że dyskurs o Holokauście to nie tylko sposób jego opisu, ale również obraz nas samych, nie tylko tego ze wszechmiar tragicznego wydarzenia, ale także świadectwo, jak rozumiemy sami siebie i innych. I czy w tym może być jakiś rodzaj odpowiedzi na to pytanie o kondycję społeczną, która sprawia, że te relacje wyglądają tak, a nie inaczej? Janku? Bardzo pobieżny. To jest temat, który jednak bardzo mnie pochłonął na przestrzeni ostatnich wielu lat. I to jest próba dość udana, mająca miejsce w Polsce. To, o czym Marian Turski wspominał w kontekście wcześniejszych lat dejudaizacji Holokaustu, który w Polsce, ten proces dejudaizacji odrzydzenia Holokaustu przebiega w sposób niesłychanie, ja bym powiedział, zaawansowany i z pełnym wigorem. Jest to dość dramatyczny proces, który jest, gdzie powiedziałbym właśnie, opozycja idzie dość często ręka w rękę z władzą. I to jest proces właśnie nasączenia tej najbardziej tragicznej części historii Polski miłymi dla naszego ucha treściami, prawda? O ratowaniu, szczególnie o ratowaniu. Więc to jest zagrożenie, to jest wielki problem, jaki widzę w tej dziedzinie. To jest właśnie wypaczenie tej narracji o zagładzie. I to ma teraz miejsce i to się pogłębia w sposób niesłychanie, według mnie, raptowny. To miało miejsce i wcześniej, to odrzydzenie Holokaustu i stworzenie, zepchnięcie Żydów z tej sceny historycznej jako ofiar i zastąpienie jej szlachetnymi, ratującymi Polakami. To jest niesłychanie nośne w społeczeństwie naszym, nośne pojęcie, ale ja przypuszczam, że o tym dużo więcej wie mój kolega profesor Bilewicz. Natomiast ja jako historyk obserwuję z pewnym przerażeniem skuteczność tej akcji, która zmienia świadomość Polaków w sposób trwały i tutaj te procenty też pewnie tych ankiet jakoś to potwierdzają. Znaczy, to faktycznie jest taki papierek lakmusowy różnych problemów społecznych, ale w ogóle psychologicznych w Polsce w ogóle. Te badania, w których analizowaliśmy to, jak często Polacy na przykład właśnie przeszacowują liczbę osób ratujących w czasie sprawiedliwych, w czasie okupacji, próbowaliśmy zrozumieć, kim są ci ludzie. I się okazuje, że to są bardzo często ludzie, którzy sami o sobie myślą, że są osobami całkowicie czystymi moralnie, całkowicie nieskalanymi moralnie. Znaczy człowiek, który sam o sobie myśli, że jest w ogóle niezdolny do jakiegokolwiek złego czynu, będzie w ten sposób projektował to później na swój naród i projektował to na historię. Też jest wiele badań, które wskazują na to, że jest coś takiego jak narcyzm. Czasami nawet mówimy o narcyzmie kolektywnym, że Polacy często, jest duża część społeczeństwa, która wierzy w taki właśnie nieskalany wizerunek własnego narodu, ale tak naprawdę to jest bardzo niepewna samoocena. To znaczy, to jest takie myślenie, że musimy całemu światu pokazać, że jesteśmy wspaniali, musimy całemu światu, cały świat przekonać, że jesteśmy moralni, ale tak naprawdę gdzieś bardzo głęboko skrywamy lęk przed tym, że ktoś ujawni coś, jakąś rysę na tym obrazie.
Więc to jest jedna z przyczyn, bardzo powszechna w społeczeństwie. A druga, którą też widzimy bardzo często w badaniach, przyczyna głównie różnych teorii spiskowych na temat Żydów, to jest taki brak poczucia kontroli, brak wpływu. Taki rodzaj nieufności do polityków, braku poczucia wpływu na to, na życie polityczne. I wtedy ludzie myślą sobie, no dobrze, no jak te zmiany, jakaś transformacja, czy jakieś zmiany społeczne się dzieją, ja nie mam na nie wpływu, no to ktoś ten wpływ musi mieć. No i wtedy pojawia się jakiś polityk, który sufluje, prawda? Tutaj proszę bardzo, Żydzi odpowiadają za zamachy 11 września, czy za dowolne inne wydarzenie. I to są te dwie przyczyny, myślę. I tutaj dojrzałość polityków niepopulistycznych, jeżeli tacy się kiedykolwiek u nas, przepraszam, pojawią, takich właśnie jak wymieniony przez, w tym aspekcie przez Marianę Turską i Aleksandrę Kwaśniewską, którzy będą, mając świadomość, że ich elektorat nie zgadza się z tym, że w Jedwabnem to Polacy zamordowali Żydów, pojedzie jednak do Jedwabnego i wypowie tam te bardzo ważne słowa, że jako Polak odczuwa żal z powodu tej zbrodni, która miała tam miejsce. Mi się zdarzyło kilka lat temu prowadzić panel o porównawczych ludobójstwach, w którym między innymi turecki historyk profesor Halil Berktay musiał odpowiedzieć na pytanie, które padło z sali, jak to w ogóle jest możliwe, że w 100 lat po ludobójstwie Turcja nadal neguje podstawowy fakt, no, że to ludobójstwo miało miejsce. I Halil tak się speszył i mówi, wiecie państwo, ja rozumiem, że to normalnemu człowiekowi musi wydawać się strasznie dziwne, ale my Turcy mamy tam taką specyficzną cechę, mianowicie my myślimy, że jesteśmy niewinni. Wszyscy wokół nas robili straszne rzeczy, ale my nigdy. No ale ja rozumiem, że to trzeba być Turkiem, żeby coś takiego sobie wymyśleć. No i tutaj sala parsknęła śmiechem, a Halil mnie spytał, coś powiedziałem nie tak? Ale to chodzi więcej niż tylko nie tak. W Turcji nie może wygrać wyborów partia, która by mówiła, że Turcy są czegoś wobec Ormian winni. Że ponoszą jakąś moralną odpowiedzialność, a może prawną, a może trzeba jakieś poormiańskie restytuować. Taka partia po prostu w Turcji nie może wygrać wyborów. Bo społeczeństwo tureckie zostało przekonane, że jesteśmy niewinni i tej niewinności jest gotów strzec za cenę więzień pełnych więźniów politycznych, za cenę cenzury, za cenę zakłamania, które cały świat widzi i rozpoznaje. Tego rodzaju manewr nie jest niemożliwy. Oczywiście różnica fundamentalna polega na tym, że Polacy nie popełnili ludobójstwa na Żydach, tylko część społeczeństwa polskiego na różne sposoby w nim uczestniczyła. Ale efekt jest podobny. I to jest ten kaganiec, który możemy dać sobie na trwałe założyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Musimy kończyć. Jak zwykle czasu jest za mało. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom. Bardzo serdecznie dziękuję panu Marianowi Turskiemu i państwu za udział w naszym panelu. Na pewno będziemy do tych dyskusji zmuszeni wracać jeszcze wielokrotnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Olu za prowadzenie tego. To nie było łatwe. It's not always easy to recognize. It may look like this, or like this. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it. And how it feels, how it tastes, and what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but
but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Work is different now. We're commuting less, virtually meeting more. Separating work life and life can feel challenging. It's easy to forget that to thrive at work, we need to take care of ourselves. Microsoft Viva Insights offers new experiences to balance productivity and well-being. Personal insights help you stay at your best and most productive. Add structure to your remote workday by opting for a virtual commute, carving out time to have a productive start in the morning and mindfully disconnect in the evening. Protect time before your calendar fills up for focused work, coaching, and learning. Take regular mental breaks with Headspace, tapping into dedicated moments of mindfulness. Use emotional check-ins to tune into your day-to-day mindset and well-being. Strengthen team bonds with stay connected experiences that prompt you to praise collaborators, schedule one-on-ones, and follow up on pending commitments and outstanding tasks. Insights for managers and leaders offer windows into how work happens and the impact on employee well-being. Identify where teams may be isolated and take action to break down silos. Quickly discover opportunities to prevent burnout, promote coaching and development, and boost engagement. You and your team's well-being is important, especially in times of change. Taking care of one another allows you to thrive and your organization to build resilience. Experience how new well-being insights in Viva can help. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowiznom. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka.